Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w codziennym komentarzu dnia. Muszę, drodzy widzowie, wam coś powiedzieć. Kłóciliśmy się przed wejściem, kto wita. I wyszło, że Paweł wita, po czym ja puściłem wideo, a tam jest mój głos, że witamy, więc w sumie i tak jest na moje. Jeżeli chcesz. Przejdźmy może do tego, co chcieliśmy skomentować, bo mamy nowe dane i co miesiąc mamy nowe dane. My codziennie lubimy dane, mamy nowe dane. Lubimy o nich mówić. Natomiast te dane, które się pojawiły, to są dane dotyczące pracodawców i pracowników. Z miesiąca na miesiąc mam takie odczucie, że jest coraz gorzej, a na pewno jest źle, jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy. Może jak gdyby przytoczymy, Mateuszu, mam powiedzieć. Jak to wygląda, bo mamy informacje na temat zarówno kogo brakuje, gdzie brakuje, a i dosyć ciekawe rzeczy. Więc słuchajcie, jest taka firma, która zajmuje się badaniem rosyjskiego rynku, nazywa się Superjob i podała, że w tym momencie 85% rosyjskich firm boryka się z niedoborami kadrowymi. My wcześniej mówiliśmy o około 50%, później było 54%, natomiast w tym momencie już 85% wszystkich rosyjskich firm boryka się z niedoborami kadrowymi. Liczba wakatów w ostatnim okresie zwiększyła się o kolejne 57%, a to jest już, powiem ci, ja nie wiem, jak nawet szukam słowa, żeby... To jest jakaś katastrofa, tak? I widzimy, że tutaj nie ma, nie widać żadnego światełka w tunelu. Mhm. Jedyne światełko, które bym widział, które zresztą mówiłem, no to recesja, czyli że część firm zbankrutuje. Tak. Część osób zacznie w związku z tym poszukiwać pracy, no ale to nie jest chyba to, co chcieliby Rosjanie usłyszeć. Natomiast jeszcze powiedzmy tak, 85% w tym momencie narzeka, nie ma tych rąk do pracy, 11% mówi, że ma i 4% odpowiedzi nie wiem lub nie udzieliło, jeżeli chodzi o to ostatnie badanie. Ja myślę, że te 4% jest tak zapracowane, że nie ma nawet czasu się zastanawiać, czy ktoś by się przydał. No wiesz, nie wiadomo kto pyta, nie wiadomo co, tak, co lepiej bezpiecznie. Kogo to interesuje? Odpowiedzieć, nie wiem. I 11, jak ktoś myśli, że 11% to dużo, no to mało, no bo zwróćcie uwagę, że to są często też jakieś małe firmy, które nigdy nie potrzebowały, bo ojciec z synem naprawiały zegarki i nie potrzebowali nigdy żadnych pracowników. Tak. Są w tych 11 i w tych 4% prawdopodobnie takie też przypadki. Mikrofirmy, nie? Takie, które nigdy, bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle, nie potrzebują. Ale tak, bo badanie dotyczyło całego rynku też, tak? Zarówno tych mniejszych firm, jak bardzo szerokie badanie. Tak. Może ciekawe. Powiemy, gdzie najwięcej brakuje tych rąk do pracy i tu się w sumie nic nie zmienia. W dalszym ciągu są to pracownicy wykwalifikowani, kierowcy ciężarówek, kierowcy transportu specjalnego, robotnicy ogólni budowlani, inżynierowie, ślusarze, spawacze, czyli... Wszystko to, co jest potrzebne do zbudowania czołgu, zbudowania, nie wiem, okopu, przetransportowania amunicji. Wojna wyssała z rynku pracy większość tych pracowników w tym momencie. Tak, jeżeli też spojrzymy na sektory, no to widzimy, że przedsiębiorstwa przemysłowe najwięcej tutaj wzrosła liczba wakatów o 122% w ciągu roku i też cały czas najwięcej tych firm jest z tego
sektora, jeżeli chodzi o te firmy, które zgłaszają braki. Dalej, i to jest ciekawe, sektor, no ale z drugiej strony można też było się spodziewać, sektor budowlany, który sobie tak średnio radzi, zaczyna sobie radzić, bo do tej pory w miarę sobie radził, i tam liczba wakatów 31%, transport, logistyka 35%, to chyba zrozumiałe. Ale to, jeżeli dobrze rozumiem, to brakuje im co trzeciego pracownika, czy 30%? Nie, liczba wakatów rośnie o 35%. Okej, dobra. W przypadku branży hotelarskiej, tu też nie jest zaskoczenie, gastronomicznej 36%, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pracownicy Azji Centralnej są wysyłani na front lub uciekają z Rosji, no to te 36% można powiedzieć, że tylko na razie, natomiast no pamiętajcie, że to też zawsze jakieś opóźnienie jest, bo to są dane w tym momencie prawdopodobnie z tego, co zrozumiałem, z października, tam wtedy to badanie było przeprowadzane. Tak, ale co ciekawe, wzrosło też zapotrzebowanie w handlu detalicznym o 1/4. Tak, to też jest, tak, to już jest bardziej ciekawe, tak. No ale to znowuż patrzymy na cały handel, a więc tam znowuż są kierowcy. No i coś, co chyba nie zaskakuje, liczba wakatów jako kurierzy. Tak. 107%. Czyli podwoiło się zapotrzebowanie na kurierów. No 107%, no i tutaj jest taka następna też, myślę, że ciekawa rzecz, bo tutaj mamy dane firmy konsultingowej Jakow i Partnerzy i oni szacują, że problem, który się pojawił, on pojawił się już w 2019 roku, a więc COVID jak gdyby przykrył ten problem. Pojawił się jeszcze przed. Tak. Mhm. A wojna jak gdyby podniosła go do góry, tak? No bo przez to, że ta wojna jest prowadzona, no to oczywiście duża część problemów z tymi wakatami jest spowodowana. Natomiast oni szacują, że braki personelu będą trwały w Rosji do 2030 i być może dłużej, bo perspektywa była, wiesz, powiedziane było, że do 2030. Bo kończyły się badania chyba wtedy. Nie, no taki trend dali, wiesz, po prostu na te, powiedzmy tam 5-6 lat. No bo wiesz, no później nie wiadomo, co będzie, no to też tak 50 lat do przodu robić tak trendy. A więc, no i pokazują, że to jest problem nawet nie tyle specjalnej operacji wojskowej i wojny, która pewnie pogłębia, natomiast jeżeli ta operacja by się zakończyła, no to oni szacują, że na rynku pracy cały czas może brakować do 4 milionów ludzi. No a teraz zobacz, co będziemy mieli. Czy przyszły rok i działania wojenne zmniejszą ten problem, czy zwiększą? Zwiększą. Chyba że podbiją Ukrainę. To zmniejszą. Zmniejszą. Znaczy... Więc... No... Może być różnie. Natomiast to może być jeden z takich powodów, dlaczego będą chcieli to robić, gdyż nie wymieniliśmy jeszcze dwóch zawodów, o których wcześniej mówiliśmy. Kierowcy karetek, też zapotrzebowanie, liczba wakatów to jest ponad 30%. Mhm. I lekarze, z tego co pamiętam, było około 40%. No tak, tam jeszcze są menadżerowie tego średniego szczebla i najwyższego, ale w przemyśle, znaczy w przemyśle, nie? Mhm. Głównie przetwórczym. I pewnie jeszcze są jakieś zawody, których tutaj gdzieś nie uwzględniono. Dobra, teraz pomówmy sobie o dodatkowych liczbach. Nie wiem, czy wiecie, w tym momencie ostatni miesiąc był najbardziej krwawym miesiącem dla żołnierzy rosyjskich od początku wojny. Ginęło ich średnio około 900 z kawałkiem, 940. Znaczy wiesz co, to chyba są chyba ci, którzy zginęli i zostali ranni, wyłączeni z walki, tak? Okej. Do 1000 osób się mówi, tak? Do 1000 osób dziennie i jest to najkrwawszy okres od praktycznie początku konfliktu.
Dodatkowo mamy informacje, które podawaliśmy dziś rano o liczbie osób niepełnosprawnych, liczbie osób z amputacjami. Wcześniej podawaliśmy liczbę osób, które wyjechały z Azji Centralnej i nie za bardzo planują wrócić. A jakiś czas temu była taka prognoza, że w Rosji będzie ubywało około 1 000 000 osób rocznie. Pamiętasz, Paweł, tą statystykę, którą gdzieś tam kiedyś wrzucaliśmy? Jak Rosja ma się odbudowywać swój potencjał? Nie wiem, znaczy... Z każdym rokiem będzie brakowało tak dużo ludzi. Na ten moment ja nie widzę pomysłu. Ogólnie ja mówiłem, że ja nie widzę pomysłu rozwojowego Rosji. Tak. Takiego, no jakiś kraj, powiedzmy Korea przyjęła sobie, Japonia sobie przyjęła, Stany Zjednoczone sobie kiedyś przyjęły, tak, że będą ściągać migrantów. Dobrze im płacić, wiesz, żeby oni pracowali. Tak, no dzięki temu mieli tańszą siłę roboczą, ci migranci przyjeżdżali do tych Stanów Zjednoczonych, tak, na tej pracy tych migrantów ten sukces gdzieś obecny USA został wybudowany. Chiny też sobie przyjęły jakiś model rozwojowy jakiś czas temu. W przypadku Rosji jest mi trudno tutaj stwierdzić, jaki jest model, chyba rosyjskiemu reżimowi też, oprócz tego, że budujemy imperium rosyjskie na siłę po kolei włączając inne kraje, tylko nawet jeżeli spojrzysz na te Niemcy hitlerowskie, gdzie był jakiś, powiedzmy, lichy ten pomysł rozwojowy, no i obarczony tym, że podbijamy inne kraje, ale też, wiesz, przejmujemy przemysł, przejmujemy jakiś potencjał, no i widać, że w tych pierwszych przynajmniej latach to w przypadku Niemiec hitlerowskich jakiś tam sens mogło mieć, tak, bo przejmowali kolejne zakłady przemysłowe, często w dosyć dobrym stanie. Przejmowali siła robocza była darmowa, tak, siła, tak. Natomiast no tutaj widzimy, że no nawet to przejęcie Ukrainy no da dodatkową demografię, no ale całej prawdopodobnie nigdy się nie uda, tylko jakąś część. No ale tam też będą koszty związane, wiesz, z odbudową tego, jakby nie liczyć. Co prawda już w przyszłym roku powiedzieli, że już te pieniądze na te regiony trzeba przykręcić, bo za dużo już odbudowali w tym roku, jeszcze, wiesz, jeszcze się nie rozpędzili, a już chcą przykręcać ten kurek z tymi pieniędzmi. A co więcej, ściągać z tych regionów. I ściągać, więcej. Tak. Więc to no, nawet tak, nie, drugą znaczy, to ściągać, to ja nie wierzę, tak, no po prostu przykręcą. Tak jak nie wierzę, że będą ściągać z Czeczenii, tak, no to się nie da. I teraz, jeżeli się tak zastanowimy przy tym modelu rozwojowym, no to budowanie imperium, jeżeli to założymy, że to ma być ten model, no oni potrzebują ludzi do tego, żeby ginęli na wojnie, tak? No, bo to też jak gdyby tutaj Rosjanie nie używają najnowszych technologii, tylko po prostu jak najwięcej ludzi wysłać, cokolwiek uzbroić i pójść na masę, no, ale to wymaga taki model prowadzenia wojny dosyć dużej ilości tych ludzi. A to stwierdzenie, że u nich ludzi jest dużo, no to już wielokrotnie obalaliśmy, że nie jest. No i teraz widzimy, że nie jest i koszt tego myślenia albo tych błędów, no teraz cierpią z tego powodu pracodawcy. No a za moment też to się jak gdyby przełoży, bo już się przekłada na reżim. No bo reżim nie może, na przykład nie mogą zrobić też planów, jeżeli chodzi o uzbrojenie, bo nie ma kto tego wyprodukować. Już pomijam, że się nie buduje cały czas nowych fabryk, cały czas się jak gdyby korzysta z tego uzbrojenia posowieckiego, który się na siłę już tak, już nie da się wyremontować, to jednak jeszcze jakoś tam spróbujmy wypchnąć to z tego zakładu zbrojeniowego. Co dalej? W sensie, wyobraź sobie 2 lata tym tempem, no to, a 2 lata, 2 miesiące, zaczyna się problem kaskadowy. Co prawda w fabrykach są ci ludzie zbrojeniowi, natomiast cała reszta dostaje czkawki, o czym mówiłeś ostatnio. No już dostaje. Śruba się przykręca. Wiesz, w tych zakładach wszystkich i zmusza się tych pracowników
co się przełoży na wyższe współczynniki uszkodzeń maszyn, wyższe współczynniki wypadków, nieprzestrzeganie BHP. To... Tak, ale to myślę, że to można pominąć, bo tym się akurat nikt nie będzie przejmował. No widać, że wiesz, problem jest taki, że przemysł, to co oni mówią tak ładnie, się przegrzał, tak, gospodarka się przegrzała. No te moce maksymalne w połowie 2023 zostały osiągnięte. No tak. I teraz jest problem, a czeka na, znaczy będzie gorzej. Dlaczego będzie gorzej? No bo prawdopodobnie reżim zdecyduje się na kolejną falę mobilizacyjną, która zdejmie tych ludzi znowuż z rynku. No tak. Ile to będzie, no trudno tutaj przewidzieć, no bo część wyjedzie znowu, część będzie się tam powiedzmy ukrywać i z tych zakładów ucieknie. Dlaczego z zakładów? No najczęściej do tej pory w zakładach akurat smutni panowie przychodzili i ktoś był wzywany. To najszybciej, bo cały autobus można było wziąć na raz, nie? No to co będą jeździć? Nie, po kolei wzywani tam, że ty masz iść do tego, tam wiesz, zgłoś się do kadr, nie? I tam coś... Prosili, żebyś się zgłosił, nie? I ty idziesz, myślisz, że może jakaś premia, nie? Czy coś trzeba wyjaśnić. No a tutaj jest wezwanie i trzeba się będzie stawić, a czasami od razu można było jechać, nie? Więc różnie to było. Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo wiesz, nie wszyscy nas oglądają regularnie i może ktoś powiedzieć, przecież Chińczycy mogą pracować. Tyle jest Chińczyków, się ich ściągnie i będą pracować. No nie. Średnia zarobku w Chinach jest wyższa niż w Rosji. Nie, no to nie ma szans. Wiesz co, no to co rozważano... To już w tą stronę nie pójdzie. Może to, pójść co w drugą rozważano, przeciwnie. To pracownicy z Azji Południowo-Wschodniej, czyli na przykład z Birmy, lub z Korei Północnej. Takie pomysły co jakiś czas się pojawiają. Zresztą widzimy, że wydaje się więcej pozwoleń na pracę migrantów, tak? No bo się te zezwolenia zwiększają. Niekoniecznie ci migranci aż tak chętnie chcą pracować. No ale tu wypadałoby faktycznie zrobić jakiś zewnętrzny duży program. Tak. I co, tylko, i myślisz, czy on będzie skuteczny? Korea Północna? Milion ludzi dać. No wiesz, no tam też ma jakichś specjalistów. To jest trudne, wiesz, to też nie jest tak, że my sobie weźmiemy, no bo jest bariera językowa, jest to, jest tamto. Tych ludzi trzeba pilnować. No bo oni mogą chcieć wyjechać z tej Korei Północnej i przedostać się do tej południowej. No różne mogą być tam przypadki. No i wiesz, no oczywiście możemy sobie wyobrazić, że wiesz, ktoś pojedzie gdzieś do jakiejś fabryki na Syberii, no to stamtąd nie ma jak za bardzo się wydostać. No ale jeżeli ktoś ma pracować w Moskwie i powiedzmy ta praca bardziej niż w zakładzie jakimś takim, nawet przemysłowym, nie? Ale wiesz, może wziąć autobus, i sobie pojechać na lotnisko i sobie gdzieś tam, wiesz... Nie, no nie sądzę, żeby Koreańczycy z północy byli przeniesieni do Moskwy. Ja myślę, że to zaraz przy granicy. No, ale to już masz, wiesz, ograniczone możliwości. To nie jest tak, że wiesz, że otwierasz, dajesz wizę pracowniczą i ta osoba może sobie, nie wiem, w dowolnym... Znaczy podjąć tą pracę i tam, nie? Jest tak źle, że największy pracodawca w Rosji, koleje rosyjskie, które zatrudniają 700 tysięcy ludzi, chcą pracowników z więzień po prostu do wykonywania prac. I tu jest jeszcze jeden element odnośnie tych pracowników z Azji Centralnej, o której też mówiliśmy. Rosyjskie koleje nie chcą wręcz pracowników z Azji, gdyż uważają, że wykonują remonty i naprawy i budowy w miejscach, które są tajemnicą państwową, można powiedzieć, szczególnie chronione i tak dalej. I nie ufają tym ludziom, wręcz idą propozycje, aby ich zwalniać. W ogóle to czytaliśmy w zeszłym tygodniu informacje o tym, że szef jakiegoś regionu zapowiedział, że będzie zwalniał na przykład kierowców autobusów z Azji Centralnej, bo mu współczynnik wypadków wzrósł. No ale z drugiej strony mamy informację, że nie ma tych kierowców na rynku, więc on ich zwolni i nie będzie najprawdopodobniej tych autobusów. Tak, a więc no, tu nie ma co liczyć na ten zasób, no bo jeszcze oni są też wysyłani na wojnę, pomimo tego, że na przykład nie mają paszportu rosyjskiego.
Tak, takie też zdarzają się sytuacje. No tutaj nie widziałbym poprawy, tak? No bo ci migranci to też jest problem. Oni powinni inaczej działać. Natomiast ta nagonka na tych migrantów, którzy są wszystkiemu winni, ona w Rosji zawsze była, ale w ostatnim okresie no bardzo się zwiększyła, tak? Widzimy i posłowie Dumy, to jest jak gdyby powszechne, tak? No i tu chyba nie ma moim zdaniem, wiesz, dobrego pomysłu. Oprócz oczywiście zakończenia wojny. No jedyna rzecz, która mówię, może zmienić sytuację, no to silna recesja. Tylko ta silna recesja no musiałaby objąć bardzo silnie ten rynek cywilny, no bo raczej ona nie będzie w tym rynku przemysłowo-zbrojeniowym. Tak. Przynajmniej chyba, że nie wiem, znaczy pieniądze zawsze będą, no po prostu wydrukują te ruble, co oczywiście będzie groziło tą hiperinflacją i tym kierunkiem brakiem towarów. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Mhm. Bo rozmawialiśmy, pamiętasz o cenach regulowanych? Tak. I ja sprawdziłem, że w grudniu skończy się, oni mają w rosyjskim prawie coś takiego, że jeżeli przez 90 dni cena danego produktu mocno odbiega, to mogą wprowadzić tak zwane ceny maksymalne. Okej. I bardzo dużo się mówi, że takie ceny maksymalne mogą zostać wprowadzone na jajka i na kurczaki. I teraz jest oczywiście pytanie, czy to robić przed świętami, bo z jednej strony to dobrze, czy jednak po świętach, bo może się okazać, że przed świętami, jak prowadzisz ceny maksymalne, to nagle sklepy nagle zabraknie. Albo dadzą wszystkie na maksymalne, bez względu na to, co się dzieje. No ale wiesz, maksymalną to jak gdyby rząd ustala. Mówi, cena maksymalna wynosi obecna cena minus 30% i to. No to wtedy się może nie opłacać. Natomiast pojawi się bardzo dużo pomysłów na dietę bezjajeczną w prasie rosyjskiej. Tak. No i dlaczego to jest też istotne przy tych brakach? No bo teraz masz cały czas też ten impuls płacowy, no bo brakuje tych pracowników. Jak pracodawcy rozwiązują ten problem? W większości próbują podwyżki. Natomiast już ostatnio był trend taki, że nie. Właśnie, no bo jeśli mają z czego. Tak, no właśnie kolej woli więźniów niż podwyższać pensje, bo żeby zatrudnić nowe osoby, wypadałoby zainteresować ich wyższą stawką, ale wtedy te 700 tysięcy osób, które jest zatrudnione, też by chciało podwyżkę. No i w tym momencie wybierają więźniów, być może oni nie będą skuteczni, być może oni nie będą przeszkoleni, być może będą próbować uciekać, ale to i tak może im się bardziej bilansuje. Ja chciałem zapytać ciebie o coś i mówiłeś, a nie chciałem ci przerywać i mi brakło teraz tego pytania. Chodziło mi chyba o to, że w przyszłym roku masz sytuację, że pogłębia ci się ten proces, nie masz wyjścia i system wojskowy dalej funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli dobrze, a wszystkie inne padają, no bo nie masz kim pracować, rosną ci materiały, musisz dawać wyższe wypłaty. Czy to nie tworzy ci takiej fali gwałtownego zubożenia, jak masz, wiesz, falę, że nagle inflacja ci rośnie o 20% i to jest odczuwalne dla społeczeństwa, a druga fala, że na przykład te firmy nie potrafią produkować na tyle, ile jest zapotrzebowanie na konsumpcję, na przykład, nie wiem, meble, jaja, cokolwiek, no i dostarczasz tego po 15-20% mniej na rynku, co oczywiście też podwyższy ci inflację, ale też spowoduje braki. Czy to nie jest taka druga fala, która uderzy w Rosjan tak odczuwalnie w tym momencie? Zgadzam się. Bo dokładnie. Próbowałem to sobie ułożyć, żeby to... Wiesz, to jest takie jak kostki domina, wiesz, przewracasz, następne się przewracają i to też idzie właśnie nie tak, że przewraca się i to już się wali i ten, tylko to idzie rozumiem, palami. Bo rozumiem, powiedzmy, jest zapotrzebowanie na 100 krzeseł i firma produkuje 100 krzeseł. Ma tych pracowników 5. Jeden poszedł do fabryki czołgów, nie potrafią zatrudnić kolejnego, nie mogą dać podwyżek, bo krzesła są po tyle i tyle, więc produkują zamiast 100, produkują tych krzeseł, dajmy na to 80, więc na rynku dla 20 osób zaczyna brakować krzeseł.
No i ci, którzy są bogaci, no to zapłacą za te krzesła więcej, a 20 rodzin zostanie bez krzeseł, jeżeli ja dobrze to rozumiem. No to zależy, wiesz, wszystko zależy od tego, bo te braki personelu będą napędzać inflację. Tak. Z jednej strony, ale tak jak powiedziałem, rząd może sięgnąć po tak zwane te ceny maksymalne, co może napędzać braki. Powodować braki, ale próbować też wyrównywać ten rynek, bo rynek lubi się wyrównać, wiesz, a więc może być taka sytuacja, że jesteś tym producentem, znaczy to jeszcze Rosja, więc musisz brać poprawki, że tutaj ten rosyjski pracodawca będzie kombinował i próbował przetrwać. To nie jest tak, że podniosą mu, powiedzmy, przy tych jajkach, masz tą fermę tych jajek, mówią cena maksymalna minus 20%, bo musimy mieć przed marcem sukces, że jajka staniały. No i teraz mówisz, no dobrze, no to tak, po 2 miesiącach się zamykasz, bo mówisz, no niestety koszty, no nie jestem w stanie, zwalniasz pracowników, czyli masz recesję taką, nie, tutaj. No w przypadku Rosji, wiesz, będzie na zasadzie takiej, że tak jak za komuny, część oficjalnie, część nielegalnych jajek, część jeszcze na eksport i tak dalej, nie? A więc te procesy... No tak, ale tu przy twoim założeniu jest, że masz wciąż 5 pracowników. Nie, no masz mniej, tak, masz mniej tych pracowników, musisz podnieść cenę, no bo koszty ci wzrosły. Ale nie możesz, więc powinieneś zwiększyć ilość ewentualnie, żeby sobie te koszty stałe jakoś... No ale nie możesz, bo nie masz pracowników, tak? No i właśnie, i tu jest takie duszenie z dwóch stron w sumie. Tak, nie? Jesteś duszony i jeszcze rząd mówi, ale nie możesz podnosić cen, tu masz cenę maksymalną, nie? Bo ja podejrzewam, że znając jak gdyby to rozumowanie rosyjskiej, tej sowieckiej władzy, to pójdzie, nie no musimy wprowadzić cenę, no to nie może być tak, żeby to tak rosło, bo przecież wybory, bo przecież to, bo przecież tamto. I tu będzie próba ograniczenia. No a jeżeli będzie ta próba ograniczenia, to ty musisz sobie jakoś radzić. To wiesz co ja sobie myślę wtedy? A więc dogadasz się z jakimś Wanią z innego miasta. Że nie miasta. Płacimy mu ZUS-ów, składek emerytalnych i tniemy tu. Tu, tak, też, ale też... Chcesz pracę? To tak, a jak nie chcesz, to możesz iść do zakładu zbrojeniowego albo na front. To wtedy... Więc no, ten rynek będzie, wiesz, próbował też właśnie, ty poruszyłeś tak szara strefa, jak najbardziej, może się zacząć powiększać. No też, wiesz, będziemy mieli taką przedziwną sytuację, że masz pracodawcę dobrego, to jest zbrojeniówka, a cała reszta rynku no to jest taki na przetrwanie, no, tak? Na głęboką wodę i ktoś przeżyje. No przeżyje ten, który wiesz, właśnie te jaja będzie gdzieś z Wanią, z Władywostoku, gdzieś szmuglował, co, wiesz, różnego rodzaju takie rzeczy, które no w normalnym kraju nie funkcjonują. W Rosji coraz bardziej będą funkcjonować. Również ten styk biznesu z tą częścią i przemytniczą, i tą bandycką, tak? To mnie się pojawia jeszcze jeden. Rosją, tak? Mnie się pojawia jeszcze jeden temat i tu znowu analogię do krzeseł. Tych firm, które produkują krzesło jest ileś. Część należy właśnie do tych małych biznesmenów, ale jedna firma należy do oligarchów i oni mają fajne kontrakty na krzesła do obiektów rządowych. I ta cena na te krzesła do obiektów rządowych wciąż jest fajna, więc masz firmę, która może zatrudniać, może podwyższać stawki, mogą być te krzesła sprzedawane drożej, natomiast cała reszta wymiera, a ty później możesz skupować i wchodzić na rynek za bezcen. Czy może to też być taki proces, że firmy, które będą uprzywilejowane, będą miały zapewnione kontrakty, tudzież zbrojeniowe, tudzież jakieś po prostu rządowe, one sobie poradzą, a dzięki temu zabiegowi skonsoliduje się rynek, wiesz, w różnych dziedzinach i majątki oligarchów w takiej sytuacji będą mogły rosnąć? Czy to jest jakiś kierunek też, który może zostać obrany? Wiesz co, częściowo tak, natomiast tak ogólnie nie, bo jeszcze musisz wziąć pod uwagę, my sobie tak mówimy, także ten przemysł i tak dalej, to bardzo dobrze by działało, jeżeli w Rosji byłaby niska inflacja.
Problemem również dla przemysłu zbrojeniowego jest inflacja. No bo i dlatego ja zresztą, no inflacja i stopy. No tak, ale ty teraz wracasz do firm zbrojeniowych, a ja mówię o krzesłach. Tak, w sensie wiesz, że firma poza rynkiem, ale należąca do kogoś, kto jest w wewnętrznym kręgu władzy i on i może tak wykorzystać dzieje. Teraz ten nadchodzący tak rok tak, tak zawsze się do wykoszenia konkurencji, nie? Tak, do budowania monopolii, tak, ale musisz też brać pod uwagę, że ty jako monopolista, czyli ten duży, możesz się przewrócić. Bo masz te pomysły rządowe, to jest takie balansowanie, to też jest jakaś tam, wiesz, rosyjska umiejętność, bo tak z jednej strony masz dostęp, jesteś w tym kręgu zaufany, a z drugiej strony, skoro jesteś w tym kręgu zaufanym, to czasami musisz też ponosić te koszty. I może zdarzyć się taka sytuacja, jak teraz mamy. Oni sobie wymyślili, że będą monitorować tą gotówkę, która im wpływa i wypływa z tych firm, no bo trzeba te komponenty na zachodzie kupować, czy z Chin, czy z jakiegoś innego kierunku sprowadzać do, powiedzmy, budowy rakiet, nie? I tam są wypływy gotówki. Rosfin Monitoring, to dyskutowaliśmy ostatnio, sprawdził, ile tych wypływów jest, no i znalazł nieprawidłowości. Oni tam mówili, że tam 200 miliardów rubli, czy nam w sumie mało, no ale zostało odzyskane. Ale może zdarzyć się sytuacja taka, że ty jesteś właśnie tym oligarchą i tobie przykręcą śrubę, wiesz, nie na zasadzie takiej, nie, no ty działaj, ty sobie jak najbardziej masz kontrakty, ale powiedzą, że na te kontrakty wojskowe to my wydamy mniej, bo chcemy więcej tych kontraktów, nie? Bo tu może też być problem też tego typu, że wydajność tego przemysłu zbrojeniowego osiągnęła pewien pułap, tak jak mówię, i teraz no, wychodzenie powyżej jest bardzo mozolne i ciężkie i powoduje, że trochę tam wyjdziesz, dwa schodki, trochę taki szklany sufit natrafili. Tak, nie? Trzy spadniesz. Dlaczego? No bo nie ma po prostu więcej firm. Możemy zatrudniać więcej ludzi, no ale jest jedna hala, półprodukty zmagazynowane się skończyły, stary złom ściągany z Syberii do remontów się skończył i tak dalej. Część emerytów coś tam umarło, no ileś tam problemów. I widzimy, że te przestoje w 2024 prawdopodobnie będą większe, bo też widzimy, że im się to kumuluje, czyli oni na przykład czekają na coś tam, na jakąś optoelektronikę, ale ta optoelektronika też musi być dla kogoś, nie? I wiesz, i masz takie klincze, a tam nie mieliśmy nigdy dużo tych zakładów zbrojeniowych, albo inaczej, no sporo zostało polikwidowanych po Związku Sowieckim. Tak. Tak? A więc no tutaj mamy też taką sytuację, że to dosypywanie ludzi i pieniędzy też, no jeszcze w przyszłym roku pewnie będzie do tej zbrojeniówki, ale to tak już, to nie ma jak gdyby sensu, bo to już nie zadziała, czyli dosypiemy więcej pieniędzy i powiemy, macie więcej kasy, wyprodukujcie, no bo to nie jest tak, że macie więcej kasy, wyprodukujcie to samo, tylko macie więcej kasy, wyprodukujcie więcej. I to może być na przykład też problemem dla tego oligarchy, czy nawet dla osoby, która, wiesz, robi te krzesła, bo oni powiedzą, o, owszem, my zakontraktujemy te krzesła, ale my chcemy 3 razy więcej i 10% taniej. A on już nie ma gdzie ciąć. W sensie... A on już nie ma gdzie za bardzo tam ciąć i on mówi, nie, no to weźmiemy kogoś innego, nie? Innego oligarchę, a on się pewnie zgodzi. A więc tu mogą być różnego, bo to są takie, wiesz, też wchodzimy w ten element tych dużych biznesów, gdzie się łatwo też przewrócić na takich kontraktach, a zwróć uwagę, że problemem jest właśnie inflacja, bo ty kontraktujesz dzisiaj, a dostarczasz na koniec roku. Tak zresztą się mówi, że w grudniu w budżecie tym federalnym będzie dosyć duży wir, bo dużo wydatków zostanie zaksięgowanych w grudniu, żeby jeszcze zaksięgować na ten rok. One prawdopodobnie już zostały wydane, poniesione, pieniądze zostały przetransferowane, ale oni czekali z tym księgowaniem na jakiś tam odbiór. Na dostawę tych symbolicznych krzeseł. Te krzesła przyjeżdżają, protokół odbioru i wtedy to wskakuje w ten Excel budżetowy. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem, czy masz czas, ale załóżmy
trzymając się tej krzesłowej analogii, że wykańczasz troszeczkę tych firm. Pracownicy, którzy wybrali odrobinę wyższą pensję, poszli do tych zakładów zbrojeniowych lub pojechali na front. W międzyczasie te firmy poupadały w tych twoich miastach, ale ilość krzeseł w Rosji się zgadza, bo oligarcha jakiś pod Moskwą przejął te biznesy i produkuje więcej, a ty jesteś gdzieś na Pipidówie, no i po wojnie wracasz, a tam tych zakładów już nie ma. Co wtedy? Bo rozumiem, że to taki może być efekt końcowy, że w tym momencie przy ewentualnej konsolidacji lub brakach kadrowych te firmy popadają, a następnych nie będzie w tych miejscach, tylko one... Dla ciebie będzie gorzej, bo musisz zwrócić uwagę, że do tej pory te... Dlatego mówię, ten model rozwojowy jest w Rosji zrąbany. Produkowałeś te krzesła na wojnę. No i teraz przychodzi... Zresztą też mówiliśmy, że największym problemem dla Rosji może być przerwanie działań i rozejm. Przychodzi rozejm. No i ty nadal tam produkujesz trochę coś tam dla tej armii, tych krzeseł, no ale musisz, żeby utrzymać taką ilość personelu, no bo miałeś duże kontrakty wcześniej, tak, a te kontrakty się zmniejszyły na przykład o połowę, no to musisz produkować na rynek cywilny. A tam na rynku na cywilnym masz chińskiego producenta. To raz albo dwa kwotę maksymalną, albo której musisz teraz przestrzegać. No ale zobacz, ale to ten model powoduje, że ewentualnie koncentracja i taka unifikacja tych firm to będzie wspomagała duże miasta, Petersburg, Moskwę, bo tam się najczęściej będą te firmy przenosić, natomiast to będzie powodowało dalsze wymieranie tych małych miasteczek. No bo w tych małych miasteczkach były firmy, które najpierw przez pandemię, później przez działania wojenne i braki pracowników popadają. Później ci ludzie już nie wrócą tam, bo tam nie będzie pracy, albo wrócą i okaże się, że nie ma pracy. No i co? I będą jechały znowu do tych dwóch dużych jakichś skupisk cywilizacyjnych. No, kilku. No, dobra, kilku. Natomiast te działania, to co opisujemy, to wydaje mi się, że to przyspieszy proces wymierania regionów. Czy się tak, mylę? Tak, to zgadzam się też tutaj zupełnie. Dla regionów, no bo jeszcze masz, wiesz, no regiony przecież mają jakieś grunty, sprzedają tam jakieś inwestycje, inwestycje stop, oprócz tych rządowych, no ale te rządowe, wiesz. Tak. No tak, jak najbardziej tak. Czy to jest element, o którym w sumie nie mówiliśmy wcześniej, a on będzie miał miejsce najprawdopodobniej po wojnie? Nie, taki proces, wiesz, wcześniej obserwowaliśmy. Tak, ale wiesz, no to jest jakiś proces, on ma jakiś tam wektor prędkości, ale teraz w tym momencie to mamy to troszeczkę tak, jakbyśmy dolali jakiegoś paliwa lotniczego do tego procesu, no bo jeżeli te firmy nie wytrzymają, no to ci ludzie, którzy teraz wyjechali za lepszym pieniądzem, to już nie wrócą. Albo nie wrócą, bo polegli, ale jeżeli wrócą do tych miast, to no może tak się okazać, że tam już jest, nie ma co zbierać. Jeszcze też zwróć uwagę, te duże projekty infrastrukturalne w przyszłym roku stop. Tak. A tam one się też charakteryzowały, że dosyć dużo ludzi pracowało, a więc te osoby albo pójdą właśnie do tej zbrojeniówki, albo gdzieś indziej, no bo one sobie tam... Tak, ale być może będą musiały wyjechać za tą pracą, nie? Czyli tak, mieliśmy gdzieś tam realizowane jakieś projekty, gdzie skorzystano z miejscowej ludności. Te projekty stop, nie będą kontynuowane przez dwa najbliższe lata. No i w związku z tym może się okazać, że z jednej strony brakuje rąk do pracy. A z drugiej jest potężne bezrobocie. A z drugiej to się nie rozkłada, wiesz, są nie regiony, rozkłada gdzie się. Nagle... Tak. Tak. Nie, oczywiście na poczcie możesz pracować, na kolei i to wszystko, jakie masz propozycje pracy, nie? Bo na przykład duże gdzieś tam te w supermarkecie, który jest o zasięgu ogólnokrajowym i postawi ci odpowiednik Biedronki po prostu w tym miejscu jako sprzedawca. A więc to nie będzie tylko tak, wiesz, że taki proces, że będzie brakować i każdy w każdym regionie będzie miał pracę, tylko będzie brakować punktowo i to bardzo dużej ilości. No i teraz będzie to zmuszało prawdopodobnie tych ludzi do migracji i wyludniania się jeszcze bardziej tych regionów. Mhm.
Czyli w sumie ciekawie, od nitki do kłębka połączyliśmy, że to, że jest zapotrzebowanie na pracowników w tym momencie, tak, bo to, że zapotrzebowanie na pracowników jest tak duże, to też powoduje, że te regiony będą się wyludniały, no bo w tym momencie ze słabiej opłacalnych miejsc... No tak, jesteś kierowcą, się... taki bardzo prosty przykład, nie? Tak. Woziłeś jakieś tam rzeczy po regionie, nie? I tam gdzieś mieszkałeś, w tym momencie ta firma spedycyjna padła, musisz się zatrudnić powiedzmy gdzieś indziej, no ale to musisz się przenieść, tak? Musisz jednak zmigrować. Masz jeszcze coś w tym temacie, czy wyczerpaliśmy? No, że już wyczerpaliśmy, możemy kończyć. Drodzy widzowie, jeżeli uważacie, że nie wyczerpaliśmy, a jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, dajcie je w komentarzach, może wtedy się w następnych odniesiemy do tego. Dajcie znać też, czy wam się podobało. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, podajcie dalej materiał, a ze swojej strony życzymy miłego popołudnia. Miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Powodzenia, cześć.